mamy takie liczby 163 i 324. 163 to to samo co 1 setka, mamy 1 na pozycji setek, dodać 6 dziesiątek, mamy 6 na pozycji dziesiątek, dodać 3 jedności, bo mamy 3 na pozycji jedności. A tutaj w naszej notacji obrazkowej, czyli w zapisie obrazkowym, mamy 163 kwadraty i widać to wyraźnie, bo tutaj jest 1 grupa 100 kwadratów, 6 grup po 10 w każdej, 6 dziesiątek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dziesiątek i 3 jedności, 1, 2, 3. Czyli ta liczba 163 to to samo co 1 setka dodać 6 dziesiątek dodać 3 jedności. A gdybyście chcieli zobaczyć, jak wyglądają 163 przedmioty, to tu są 163 małe kwadratowe przedmioty. Widać wyraźnie 1 setkę, 6 dziesiątek i 3 jedności. Teraz do liczby 163 dodajmy liczbę 324. 324 to to samo co 3 na pozycji setek, czyli 3 setki, 2 na pozycji dziesiątek, dodać 2 dziesiątki i 4 na pozycji jedności, dodać 4 jedności. I widać to też narysowane na tym obrazku. Tu są 324 kwadraty. 1, 2, 3 setki, 3 setki, 1, 2 dziesiątki, 2 dziesiątki, 1, 2, 3, 4 jedności, 4 jedności, czyli 324 to 3 setki, 2 dziesiątki i 4 jedności. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają 324 przedmioty, to widać je tutaj. Są pogrupowane w setki, 3 grupy po 100, dziesiątki, 2 grupy po 10 i 4 grupy po 1 w każdej. No to dodajemy. Zaczynamy od kolumny jedności. 3 jedności dodać 4 jedności to będzie razem 7 jedności. W zapisie słownym 3 jedności dodać 4 jedności równa się 7 jedności. 7 na miejscu jedności to 7 jedności. Tu na obrazku też to widać. 3 jedności dodać 4 jedności to się równa 7 jedności. Pozycja dziesiątek. 6 dziesiątek dodać 2 dziesiątki to się równa 8 dziesiątek. 6 dodać 2 równa się 8. Na obrazku też to widać. 6 dziesiątek dodać 2 dziesiątki równa się 8 dziesiątek. I na koniec setki. 1 setka dodać kolejne 3 setki to razem 4 setki. 1 dodać 3 równa się 4. Na obrazku tak samo. 1, 2, 3, 4 setki. Czyli ostatecznie 163 dodać 324 równa się 487. 4 setki, 8 dziesiątek i 7 jedności.